W związku z rosnącą liczbą dokonanych w ostatnim czasie kradzieży wśród osób starszych, kielecka policja apeluje o wyjątkową ostrożność. Osoby podające się za najbliższą rodzinę, za policjanta czy funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego próbowały wyłudzić pieniądze. W ten sposób sprawcy oszukali dwie kielczanki, które straciły 50 i 12 tysięcy złotych. Przestępcy wykorzystują dobre serca tych osób. W dobrej wierze przekazują te często oszczędności swojego życia, gdyż kierowani są chęcią pomocy. Czy to wnuczkowi, czy to synowi, czy to córce, bo najczęściej te osoby za takie osoby się przedstawiają. W podobny sposób naciągacze działają na tak zwanego gazownika lub hydraulika, podając się za fachowca, wchodzą do mieszkania, w którym dokonują kradzieży. Kieleckiej policji znane są również metody na dotację czy urzędnika. Aby temu zaradzić, prowadzony jest szereg działań profilaktycznych. Biorą w nim udział m.in. dzielnicowi. W trakcie wykonywania swoich czynności służbowych odwiedzamy osoby starsze, najbardziej zagrożone, prawda, przestępstwami na wnuczka. Również o tych zagrożeniach, tymi przestępstwami informujemy rodziny tych osób, tak, żeby objęły szczególną opieką osoby starsze, im bliskie, tak, żeby uniknąć w miarę możliwości rozszerzania się tego zjawiska. Dobrym sposobem na zwalczanie tego typu przestępstw są spotkania z seniorami, organizowane w całym województwie, w trakcie których rozdawane są ulotki informujące o zagrożeniach, jak również prowadzone rozmowy o tym, jak postępować w takich sytuacjach. Policjanci apelują o ostrożność. Musimy pamiętać, że nie ma takiej możliwości. Nigdy prawdziwy funkcjonariusz policji, prawdziwy funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji nie będzie dzwonił do obywatela i pytał o oszczędności, nie będzie pobierał gotówki, w żadnym wypadku nie jest to możliwe, żeby policjant pobierał od nas jakąkolwiek gotówkę, nie będzie też żadnym pośrednikiem. Musimy o tym pamiętać. Nie ma takiej możliwości. Jeśli pojawi się taki sygnał, jeśli dzwoni do nas taka osoba i przedstawia się za rzekomego funkcjonariusza policji, funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, od razu informujmy organy ścigania o tym, czyli wykręćmy numer 997 lub 112, poinformujmy o tej sytuacji. Policjanci przyjadą na miejsce, na pewno sprawdzą każde tego typu zgłoszenie, jak każda interwencja jest traktowana przez nas poważnie.